Witam Was bardzo serdecznie. Wszyscy rozmawiamy o niepełnosprawności, jakie jest niedowidzenie i niewidzenie. Zrobimy sobie parę ćwiczeń, żebyście się wczuli w sytuację osób niepełnosprawnych, które niedowidzą lub nie widzą. Chciałabym, żebyście na początek sobie wyobrazili, że chodzicie po ciemnym pokoju, wypisali wszystkie skojarzenia z tym wyobrażeniem. To teraz proszę, żebyście na kartach nie zapisali. A jak skończycie, to ćwiczenie będę zadawać i skończycie sobie wyobrażenie. Kilka wystarczy, tyle ile masz w tym głowie. W ćwiczeniu pierwszym, w którym mieliśmy napisać, jakie mamy wyobrażenia z ciemnością, gdy chodzimy z zamkniętymi oczami w pokoju, odczułam tak lęk, ciemność, strach, niepokój i ból. Bezbronność i brak świadomości o położeniu i o świecie, który otacza. Czyli co muszą być takie osoby, które na przykład nie widzą, nie dowidzą, mają taką niepełnosprawność? Proszę w rękach wyrobić. Moim zdaniem te osoby muszą się czuć niekomfortowo ze względu na to, że nie wiedzą, co się naprawdę tak z nimi dzieje. Moim zdaniem muszą czuć strach przed tym, co ich tam czeka w drodze. Taką niewiadomą. Czuć coś z rodzaju żalu, ponieważ wszyscy mówią o otoczeniu, które nas otacza, wszystko i wszystkich przedmiotach, które nam otaczają, na przykład o widokach, a oni nic nie widzą. To też jest trudne, tak. Podzielę Was na trzy grupy. Ja teraz was odliczę od 1 do 3. Jedynki staną po mojej lewej stronie, po mojej prawej stronie staną dwójki i trójki. Jedynki będą przewodnikami, dwójki będą osobami niewidzącymi, a trójki będą to osoby, które będą wypuszczały osoby niedowidzące. Zadanie będzie polegało na tym, że osoby niedowidzące będą musiały dojść do połowy sali. I zaraz powiem przewodnikom, jakie jest ich zadanie i osobom niedowidzącym, jakie jest ich zadanie. Na razie poproszę Was, żebyście odłożyli materacę. Osoby niedowidzące będą musiały dojść do połowy sali. Kiedy to zauważycie, każdy podchodzi do jednej osoby, bierze ją pod ramię i doprowadza do końca sali. Na tym ćwiczenie się kończy. Czy to jest wszystko jasne? Dwójki to osoby niedowidzące i poprosiłabym, jak już teraz robicie, zakładacie sobie apaszki, czapki lub to, co macie na oczy. A trójki są to osoby, które będą wypuszczały osoby niedowidzące do połowy sali. Będą szły osoby numerkiem, które mają numer 3, wypuszczają osoby niedowidzące, więc zaczynamy zadanie. Usiądziemy sobie na środku. Słuchajcie, teraz prosiła Was, żebyście napisali, jakie mieliście odczucia podczas tego ćwiczenia. Mikołaj, powiedz mi, jakie skojarzenia miałeś wyobrażenie, kiedy chodziłeś w ciemności? Czułem strach, że się coś uderzę, jakiś przedmiot albo coś się potknę, albo coś, nie wiem, to mi spadnie na głowę i te przepisy.
Teraz bym was poprosiła, żebyście się wypowiedzieli, jak czuliście się, kiedy do was podszedł przewodnik. Jakie odczucia towarzyszyły wam w tym momencie? Ja kiedy podszedł do mnie przewodnik, czułam ulgę i już nie czułam tego strachu, że na coś wpadnę i się wywalę. To mówiło, że przewodnik był przy mnie, to właśnie tam czułem strach i coś tam się potknę albo się uderzę w coś. Jak był przewodnik, to też to odczuwałeś taki lęk przed tym, że coś się stanie. Czyli ten przewodnik nie pomógł tobie. Takie miałeś odczucia. Czy ktoś miał jakieś, dziękuję, ktoś jeszcze jakieś inne odczucia miał lub takie same, a ktoś chciałby się podzielić? A więc ja, gdy byłam przewodnikiem na początku, gdy jeszcze ta osoba niewidoma nie musiała mnie odebrać, czułam się swobodnie i normalnie, lecz gdy już tą osobę niewidomą musiałam doprowadzić, czułam w pewnym sensie jakiś lęk, że przeze mnie też może się tej osobie coś jeszcze wydarzyć. Czyli miałaś odpowiedzialność, tak? Wzięłaś odpowiedzialność za siebie, za bezpieczeństwo, za zdrowie osoby, którą prowadziłaś. Czy ktoś jeszcze? Czy zdarzają się takie sytuacje, jak myślicie, że ktoś podchodzi do osoby takiej niepełnosprawnej? No, tak, do przemyślenia sobie. Czyli jeżeli ktoś jest z laską, chce przejść przez ulicę, czy pomyśleliście kiedykolwiek, żeby pomóc takiej osobie, czy wam przyszło do głowy? To proszę bardzo. Ja raz miałam styczność z taką osobą właśnie niewidzącą na warsztatach i miałam nawet szansę z nią porozmawiać. Ta osoba właśnie wiedziała, że kolory, znała kolory, ale nie widziała nigdy ich, więc w sumie wie, że słońce jest żółte, trawa jest zielona, ale nie miała z nią styczności wzrokowej. No jest taka osoba moim zdaniem nieszczęśliwa i trzeba takim osobom pomagać, bo mogło się tak psychicznie wykończyć. A rozmawiałaś na temat już takiej osoby? Tak? Tak mówiłaś, że tak się czuje. Czyli jak trzeba z takimi osobami coraz więcej rozmawiać. Spędzać swój czas, bo też mają swoje emocje. Nie różnią się niczym od nas. Tak są normalnymi ludźmi, tylko niedowidzącymi. Tak samo potrzebują przyjaciół, tak samo potrzebują relacji. Mogą wierzyć to samo co my. Mają prawo do życia, do funkcjonowania. Do tego wszystkiego to, co my robimy. Ja bym na przykład nie pomógł takiej osobie, ponieważ bał się, że ją przeprowadzą przez ulicę, to co się stało, to by się przewrócił i samochód po prostu przejechał. Odliczę teraz do dwóch. Połączę was w pary. Jedna osoba w parze będzie pełniła rolę osoby niedowidzącej, niewidzącej, a druga osoba będzie pełniła rolę przewodnika. To teraz bym was prosiła, żebyście znowu odłożyli materacę, dobrze, z boku sali. Chodźcie, chodźcie, żebyście wszyscy słyszeli. Jesteście przewodnikami. Jak złapiecie niedowidzące za ramię, czyli w ten sposób, nic nie mówicie, nic nie komentujecie, tylko prowadzicie, dobrze? Później się zamienicie rolami i wy się stajecie osobami niewidzącymi, a osoby, które są osobami niedowidzącymi teraz, stają się waszymi przewodnikami. Dobra? Teraz jeszcze tu zostańcie na chwileczkę. To podejdźcie do mnie. Wy teraz będziecie osobami niedowidzącymi. Przewodnicy będą was doprowadzać do sali, do jadalni. Jak dojedziecie do jadalni, zmienicie się rolami i staniecie się przewodnikami osób niedowidzących, które teraz są przewodnikami. I w tym zadaniu, wasze zadanie będzie polegało na tym, że nie będziecie trzymać osób niedowidzących, tylko będziecie za pomocą słów kierować ich tutaj na salę gimnastyczną. Dobrze? Czyli na przykład uważaj ściana, uważaj schody. Musicie być przy tej osobie tak, żeby sobie nie zrobiła krzywdy. Tak? A może mieć laski? Nie mają lasek w tym ćwiczeniu. Waszym zadaniem polega na tym, żeby jak najlepiej doprowadzić tutaj na salę gimnastyczną. Macie być cały czas, musicie cały czas po prostu być przy tej osobie niedowidzącej, niewidzącej. Musicie dojść do jadalni. No to zaczynamy. Thank you.
ciszę. Teraz zamieniacie się rolami, czyli przewodnicy zamieniają się w osoby z niepełnosprawnością, jak oni z niedowidzą. No to zaczynamy! W tej sytuacji, kiedy byliście osobami niepełnosprawnymi, ktoś was sprowadził za rękę, za ramię. Jak się wtedy te osoby niepełnosprawne, żeby się wypowiedziały te osoby niepełnosprawne jeszcze raz tutaj, jak się czuły? Nie prowadziła taka osoba, właśnie jak dochodziliśmy do schodów, to czułem, że, nie ma podłogi, jest po prostu taka... z powietrza tylko zrobiła podłogę. Ale liczyłeś tylko na siebie, czy czułeś właśnie, że ktoś się prowadzi, że jakby odpowiedzialność jeszcze jest na drugiej osobie, że nic ci się nie stanie, albo ci się stanie? Czułem, że tam ktoś jest, to właśnie to mnie prowadził. Ale poddałeś się tej osobie? Tak. Zaufałeś jej? Tak. Tak? Pomimo tego, że na przykład koleżanka mnie prowadziła i wiedziałam, że nic mi nie może się wydarzyć, bo prowadzi mnie i nie pozwoli na to, żebym się gdzieś przewróciła lub o coś uderzyła. Czułam jednak ten lęk, że nagle mogę się gdzieś zapaść. I jak miałam zakryte oczy, czułam, jakbym po prostu chodziła tam po jakiejś przestrzeni, gdzie nie ma w ogóle podłogi, albo gdybym jakbym spadała na podłogę. Czyli takie negatywne uczucia towarzyszyły temu ćwiczeniu. Czy ktoś jeszcze by chciał się wypowiedzieć z tych osób, które były prowadzone? Ja zdecydowanie, jak byłem prowadzony przez drugą osobę, czułem niepewność, ale mimo wszystko dałem jej mnie prowadzić, chociaż wiedziałem, że będzie ciężko, no bo jednak ja nic nie wiedziałem, a ona musiała mnie mimo wszystko trzymać albo pomagać sobie za pomocą słów. Właśnie teraz pytanie do przewodników, takie pytanie, słuchajcie, czy trudno było nic nie mówić? Trudno było nic nie mówić, jednak gdzieś cały czas to się te polecenia wydawać, tak? Prowadzić, jak najbardziej, najlepiej pomóc, tak to jest, że to się jak najlepiej pomóc? To niech się przewodnicy tutaj wypowiedzą, jak to jest? Na pewno czułem lekki lęk, gdyż przeze mnie ta osoba mogła się po prostu wywrócić albo napotkać jakiś przedmiot, na który mogła wpaść. Więc czułem się za tę osobę odpowiedzialny. Czy trzymałeś za rękę, czy trzymałeś i mówiłeś? To było różnie. Czasami tylko mówiłem, gdzie ma iść, a czasami objąłem ją za ramię i kierowałem. Czyli ciężko było tylko prowadzić. Tak. To teraz bym prosiła jeszcze te osoby, które tylko miały słowny komentarz i w ten sposób prowadzić osoby niedowidzące na salę gimnastyczną. Co czuły przewodnicy, co czuli przewodnicy, co się działo tak w ich głowach i co czuły osoby niedowidzące w tym momencie, kiedy tylko był komentarz słowny? Moim zadaniem w tym ćwiczeniu było przeprowadzić osobę niewidzącą, lecz tylko za pomocą słów wypowiedzianych i ta osoba musiała ze słuchu iść za mną. I w moim odczuciu było to ciężkie, ponieważ nie dało się tylko tak mówić, gdy ta osoba na przykład gdzieś gwałtownie skręcała,
i mogło się tej osobie coś stać. I moim zdaniem dla osoby, która też była niewidoma, też było takie ciężkie iść tylko za pomocą słuchu, nie mając takiego wsparcia, żeby gdzieś ją poprowadzić. A czy próbowała ciebie chwytać ta osoba? Tak, próbowała, no ale nie pozwalała mi za bardzo na to, żeby ćwiczenie dobrze wypadło. Czy ktoś jeszcze by się chciał wypowiedzieć? Byłem niewidzącym i przewodnikiem. Jak byłem przewodnikiem, to właśnie nie mogłem powiedzieć ani słowa tej osobie. Nie mogłem nic mówić, że tam mówiła, że tam czy już wystartowaliśmy, czy są schody już, albo czy coś, czy czegoś nie ma tam po drodze. Powiedzcie mi, moi drodzy, w jaki sposób moglibyście pomóc osobie niepełnosprawnej, która ma wadę wzroku, która nie widzi, niedowidzi, wchodzącą do autobusu, przechodzącą przez pasy, wchodzącą do urzędu, robiącą zakupy. W jaki sposób moglibyście jej pomóc? Jak widzimy ją na przejściu dla pieszych, możemy pomóc jej przejść. Jak widzimy ją, nie wiem, przy jakichś schodach, jak wchodzi do autobusu, możemy złapać tę osobę za rękę i pomóc wtedy. Na przykład pokonać jakiś stopień, czy znaleźć miejsce w autobusie. Czy dałbyś radę coś takiego zrobić, gdybyś widział osobę niedowidzącą, tak? Tak. To bardzo fajnie, to bardzo dobrze. Ktoś jeszcze? Udogodnienia w naszym mieście, które pomagają osobom niedowidzącym lub niewidzącym poruszać się po mieście. Czy są takie udogodnienia dla ciebie? I czy jest ich dużo? Czy jest ich mało, czy ich jest dużo? Jak myślicie? W najbardziej ruchliwych miejscach w Opolu, przy najbardziej ruchliwych drogach, jak są pasy, to często znajdują się takie jakby odbiorniki, do których przykładamy rękę i wtedy słyszymy sygnał, który mówi nam, kiedy jest światło czerwone, a kiedy zielone. Bardzo dobrze. Czy coś jeszcze? No to na przykład na lekach w aptekach są napisane najważniejsze informacje alfabetem Braille'a i dzięki temu osoby niewidome mogą się dowiedzieć, co to jest za lekarstwo. Bardzo dobrze. W autobusach są różne takie ramiona, które pomagają na przykład wejść pasażerom i w autobusie też często powiadamiają, jaka jest teraz stacja. Moi drodzy, mam nadzieję, że chociaż troszkę wczuliście się w sytuację osób z niepełnosprawnością, jako jest niedowidzenie i widzenie. Że potrafilibyście teraz podejść do takiej osoby, właśnie wczuć się w emocje, dzięki temu, że wczuliście się w emocje takiej osoby. Wiecie, jak to jest, że te emocje są bardzo negatywne z tego, co mówiliście, to warto zawsze pomyśleć i podejść do takiej osoby, pomóc jej w takich sytuacjach. Mam nadzieję, że kiedy będziecie mieli taką osobę na swojej drodze, spotkacie, to nie będzie obaw teraz, tylko taka większa świadomość, że warto pomagać, że to jest taki sam człowiek jak każdy człowiek. No, dziękuję Wam bardzo za te zadania, że wzięliście udział. Dziękuję.